Witajcie moi drodzy ponownie na kanale. Ten odcinek będzie troszeczkę inny niż pozostałe, ponieważ chciałabym tak szybciutko Was update'ować co do pewnej sytuacji, która zaistniała u mnie w życiu. Jest to taki pewien etap przejściowy. Otóż w momencie, kiedy nagrywam Wam ten filmik, jestem jeszcze w Polsce, ale w momencie, kiedy Wy będziecie go oglądać, będę nadawać do Was już z innej stolicy Europy. Czas, tak jak powiedziałam, przejściowy, zaledwie kilka tygodni, także nie martwcie się, wszystkie filmiki będą ustawione regularnie. Jak zawsze co piątek o 18:30 widzimy się na kanale. Natomiast to, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to poruszyć takie dwa tematy, a mianowicie odpocznienie i pragnienia. Ostatnio Bóg bardzo mocno działał u mnie właśnie w tych przestrzeniach i wielokrotnie na modlitwie wracało mi takie przeświadczenie, że naprawdę potrzebuję odpoczynku. Ja jestem osobą, która jest dosyć aktywna, lubi działać w wielu różnych przestrzeniach i nie ukrywam, że daje mi to masę frajdy i masę spełnienia. Natomiast no, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy umiejscowieni w ciele, które niestety wymaga odpoczynku i regeneracji. I tego było u mnie ostatnio bardzo mało. Mam dwie prace, mam posługi we wspólnocie, mam kanał i staram się być też jak najbardziej dostępna tutaj dla Was. I to wszystko jest bardzo, bardzo fajne i pochłaniające. Także można byłoby ująć tak i tak. I Bóg bardzo często na modlitwie wracał do mnie z tematem odpoczynku, odpocznienia. No i ja z Bogiem jestem bardzo konkretna, więc skoro Bóg wraca do mnie z tym tematem, to ja mówię: Boże, daj mi jakiś konkret, jak mam odpocząć, w jaki sposób, bo dobrze wiesz, że już zwykły weekend nie wystarcza, poza tym często w weekendy pracuję. Zwykły sen już mnie tak nie regeneruje, chodzę przemęczona, jednocześnie nie mogę się skupić, siada mi koncentracja. Ostatnio nawet zapomniałam o posłudze dla bierzmowanych, którą miałam w Warszawie, także było mi bardzo przykro z tego powodu, bo siedziałam we wtorek w pracy i nagle dzwoni do mnie ksiądz z... właśnie z Warszawy, z Bemowa i czy widzimy się właśnie po południu na posłudze dla bierzmowanych, a ja już tego dnia miałam zaplanowaną pracę i inne obowiązki związane z wyjazdem i nie byłam w stanie się pojawić i było mi strasznie, strasznie przykro. Więc właśnie, to są takie sytuacje, które zaczęły pojawiać się w moim życiu coraz częściej. No i zaczęłam pytać Boga bardzo konkretnie: Boże, powiedz, jak mam odpocząć? I nagle Bóg zaczyna mi wyciągać te rzeczy na powierzchnię. I wśród tych rzeczy znalazło się między innymi przebywanie, poznawanie nowej kultury, nowego kraju. Ja sobie pomyślałam: no dobra, Boże, czuję, że to się wiąże z wyjazdem. Ale jak mamy to zrobić, kiedy właśnie te wszystkie obowiązki, jakby czuję się tutaj związana, w tej Warszawie przywiązana, nie mogę nagle tego wszystkiego zostawić. I Bóg mi zaczął pokazywać: ale jak to nie możesz? Ja się zatroszczę. Więc powiedziałam: okej, Boże, w posłuszeństwie pokaż mi konkretną ścieżkę, konkretny kierunek. Najpierw Bóg pokazał mi kraj, do którego chciałby, żebym wyjechała. Kraj i stolicę właściwie, w której mogłabym przebywać, która byłaby idealna dla mnie właśnie na ten czas. Natomiast właśnie zaczęłam się zastanawiać, ale co z pracą? Potem zaczęłam rozmawiać z moją przełożoną, z moją szefową i ku mojemu zdziwieniu otrzymałam zielone światło. I to mnie bardzo zaskoczyło i pokazało, że Bóg naprawdę ma to w swoich rękach. Zatroszczył się też bardzo finansowo o ten pobyt, naprawdę, zarówno o lot, jak i moją akomodację, zamieszkanie w tej stolicy. Nawet miałam taką śmieszną sytuację, że kiedy zarezerwowałam sobie pewne miejsce na Airbnb, wieczorem nie chciał mi przejść przelew i zaczęłam się tak trochę frustrować. Boże, jutro mi mija koniec rezerwacji, ja muszę jakby zrobić ten przelew. I wtedy poczułam, że mam się nie zniechęcać,
tylko spróbować następnego dnia rano. I następnego dnia rano wchodzę na bank, na stronę mojego banku, bo myślałam, że w tym jest problem. I zauważyłam przelew, którego kompletnie się nie spodziewałam. I wyobraźcie sobie, że ten przelew różnił się kwotą jedynie 10 zł od tej, którą miałam przelać właśnie na Airbnb. Ja byłam w szoku, bo Bóg całkowicie zatroszczył się o moje lokum właśnie w tej stolicy. I widać, mój przelew nie był w stanie przejść dnia wcześniejszego, bo Bóg chciał mi pokazać, że On zna moje potrzeby, że On mnie zaopatruje także finansowo i że to lokum, to miejsce jest typowo od Niego. Także czułam ogromny pokój, ogromne też takie spełnienie i ogromną Bożą troskę, że Bóg się naprawdę troszczy. Jeżeli Bóg chce, żebyś coś zrobiła, to otworzy Ci wszelkie drzwi, postawi Ci odpowiednich ludzi, zatroszczy się finansowo i naprawdę zrobi wszystko, co trzeba, żebyś mogła tego dokonać, jeżeli właśnie to jest w Bożej woli. I ja poczułam, że naprawdę ten odpoczynek to jest to. Natomiast w trakcie modlitwy, jednej z modlitwy, trafiłam też na fragment. Jest to fragment z Ewangelii Marka, z 6 rozdziału, 30 werset. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami, osobno, na miejsca pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsca pustynne osobno. To jest naprawdę niesamowity fragment i on dodatkowo pokazuje, że naprawdę sam Jezus mówi: idźcie i odpocznijcie, udajcie się na miejsca pustynne, pójdźcie osobno, bo byli tacy, którzy przychodzili i odchodzili, byli tacy, którzy na posiłek nie mieli czasu. To pokazuje ogromną troskę Boga właśnie o nasz odpoczynek. I uznałam, że okej, okoliczności są tutaj bardzo sprzyjające, nie patrzę na nic, po prostu podejmuję decyzję: Boże, lecę z Tobą do tego kraju. Zdecydowałam, że polecę sama i udam się na miejsce pustynne. I uwielbiam Boga w tym, że Bóg się o to po prostu zatroszczył. I w tym odcinku mam dla Ciebie taki krótki przekaz. Zatroszcz się o siebie, zatroszcz się o swoje ciało, które jest świątynią Ducha Świętego, zatroszcz się o swój umysł, o swoje serce. Ja wierzę, że Bóg tego chce, naprawdę tego chce. I nie ma co się wymigiwać, że jest praca, że są obowiązki. Twój odpoczynek jest bardzo, bardzo ważny. Twoje ciało jest bardzo ważne. To, jak się odżywiasz, to, czy dbasz o ruch, to, w jaki sposób też twój umysł odpoczywa. To nie znaczy, że od razu musisz lecieć na drugi koniec świata, ale możesz zastanowić się, jakie są twoje pragnienia w sercu, w jaki sposób odpoczywasz. Może jest coś, o czym już dawno zapomniałaś, co totalnie skreśliłaś. Może Bóg chce to odświeżyć, może chce nadać temu jakiś nowy kierunek. Warto Go zapytać, warto wprost na modlitwie powiedzieć: Boże, jeżeli chcesz, żebym odpoczęła, powiedz, jak mam odpocząć i ja to zrobię. W moim przypadku tak było i bardzo się cieszę. Dlatego też chcę Was bardzo mocno do tego zachęcić. Udajcie się na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Zabierzcie ze sobą Jezusa i miejcie dobry czas. W komentarzach możecie napisać, jak Wy odpoczywacie, co daje Wam takie pełne i głębokie odpocznienie. Myślę, że nie jedna osoba może z tego skorzystać, dlatego podzielcie się otwarcie w komentarzach. Dajcie też znać, czy chcielibyście jakiegoś krótkiego vloga z miejsca, w którym jestem. Może dam radę telefonem coś Wam tam nagrać. Także dajcie znać, ściskam Was bardzo mocno, błogosławię, dobrego czasu, z Bogiem, pa!